zdrowia, szczególnie dla normalnych. Chińskie wojsko, no Pentagon teraz się przyszykowywuje na chińskie wojsko. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Pentagon przyszykowywuje się na Chiny. No przykro jest tak popatrzeć, że w sumie w latach 1940 Ameryka pomagała Chińczykom zwyciężyć Japończyków. Japończycy napadli na Manczurię tam w latach 30. W mojej opinii to był początek wojny światowej, nie 1 września, tam kiedy Japończycy zaczęli zajmować. No Włosi też zaczynali zajmować w Afryce, no ale chyba jednak Japończycy na jasno to Manczurię, to była wojna światowa. No i Amerykanie w ramach zwalczania Japończyków w Azji zaczęli pomagać. Najpierw pomagali Chiang Kai-shekowi. Chiang Kai-shek dogadał się z komunistami, żeby zwalczyć Japończyków, no ale później po zwalczeniu Japończyków, no to było tak jak Armia Krajowa, Armia Ludowa, bataliony chłopskie, komuniści walczyli na dwie strony. Zabijali powiedzmy Niemców w Polsce, no ale też zabijali jakowców przedwojennych. Przedwojenny rząd likwidowali tylko dlatego, że to z Moskwy nadchodziło. W Chinach było to samo. Po 1945 roku przez 3 lata była w zasadzie masakra, wojna domowa, wojna cywilna, wojna narodowa. Chiang Kai-shek wyjechał na Tajwan. No i teraz na dzień dzisiejszy na Tajwanie to paszporty zmieniają, bo tam zawsze była Chińska Republika Tajwan. No a teraz już usunęli słowo Chiny. Nazywają się tylko Tajwan, bo Chińczycy mają tą Chińska Republika Ludowa. No i na świecie, szczególnie w czasie COVID-u, ludzie jeździli z Tajwanu. To w wielu krajach się denerwowali, na granicach nawet. Wydawałoby się, że powinni wiedzieć, że to są dwa inne kraje, no ale nie wiedzą. No i dzisiaj Ameryka musi się przyszykowywać na obronę przed Chińczykami, tak? To jest dosyć makabryczne. 93 lata temu powstała People's Liberation Army, czyli Armia Wyzwolenia Narodowego, czy Ludowego. Na początku sierpnia Xi Jinping podkreślił, że wojsko musi się zmienić, że wojsko się zmieni, że to będzie światowe wojsko i tak dalej, i tak dalej. No i co to znaczy? No to znaczy, że będzie pchało politykę partii komunistycznej. Tak samo jak w Polsce przysięgali na wierność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i socjalizmowi i sojusznikowi radzieckiemu, to się dzieje, to jest to samo, co w Chinach. No i wojsko wychodzi poza granice chińskie. No i ten autorytarny system po prostu rozsiewa swoje macki. Wojsko chińskie to nie jest wojsko, które służy narodowi. To nie jest wojsko, które służy powiedzmy konstytucji, tak jak w Ameryce. To jest wojsko, to należy i służy partii komunistycznej. Także to jest jedyne, to jest taka no, silne ramię partii. To we wszystkich tych komunistycznych systemach to jest to samo. No i wojsko służy, żeby właśnie tą wizję partii komunistycznej utrzymać. To jest jednopartyjny system, który Beijing chce wprowadzić w wielu krajach. No i powoli to nadchodzi, tak? Powoli to nadchodzi. Powolutku to jest gotowane. I w interesie Ameryki i amerykańskich sojuszników to jest to, żeby jednak pilnować tego.
bo wszystkie kraje, wszystkie narody, które szukają jakiegoś takiego dobrobytu, czy chcą dobrobytu i tej wolności słowa, otwartej jakiejś wymiana gospodarcza, żeby nie byli wykolegowani, tak? Bo teraz komuniści żądają, czy wymagają, czy proszą, żeby mieli dostęp do treningów, dostęp do technologii, dostęp do wszystkiego. Ale później to jest połykane, no i zamykane, tak? Produkcja przeszła tam, już nikt nie produkuje, nie ma wymiany, wszystkie kraje mają deficyt, a Chiny po prostu jednokierunkowo robią. Modernizacja armii chińskiej, no to jest ciekawe właśnie, że w armiach chińskiej no to jest w sumie przymusowe służba wojskowa, no ale praktycznie nie jest przymusowa, tam po prostu przyjmują tych, każdego mogą wezwać, no ale przyjmują tylko tych, których chcą, no i tych, którzy sami chcą. 40% żołnierzy w wojsku chińskim, no to ma wyższe wykształcenie. Tam także to jest taka, można powiedzieć, no słodka posadka, to jest miejsce, gdzie po prostu mają WIG, to pierunek, mieszkania, oficerowie i tak dalej, awanse, pensje, emerytury. No to jest poważna sprawa dla bardzo wielu ludzi. W Ameryce nie ma obowiązkowej służby wojskowej, no bo po Wietnamie doszli do wniosku, że z niewolnika nie ma robotnika i tak samo z przymusowego rekruta nie ma żołnierza. Szczególnie to było widoczne wśród czarnoskórych żołnierzy, którzy mówili, że wojna w Wietnamie to nie ma nic wspólnego z ich afrykańskimi korzeniami, że to nie jest ich wojna, że to jest wojna kolonialna. Bardzo często oficerowie byli zastrzeliwani nie od przodu, a od tyłu. Tak? Także to coś daje do znaczenia. I Ameryka przeszła na totalny system ochotniczy. Ciągle jest coś takiego jak obowiązek rejestracji. Każdy, kto kończy 18 lat, tam do chyba 39 roku życia, no to jest zarejestrowany w ramach tego systemu poborów. No i jeżeli składa powiedzmy pożyczki państwowe na studia, no to musi pokazać, że jest zarejestrowany w państwowej liście rekrutów. Dużo tych, powiedzmy, nielegalnych studentów, dzieciaki, młodzież, która jakoś się dostała do Ameryki bez zezwoleń, bez zielonych kart, no są przyjmowani na studia, no ale oni nie są porejestrowani, no i to im komplikuje. Modernizacja właśnie wojska chińskiego, no to trzeba pamiętać, że Chiny się zadeklarowały, że osiągną kompletną modernizację wojska w 1935 roku, a w 2049 roku, czyli 100 lat po tym, jak wygonili Chiang Kai-sheka na Tajwan, że osiągną po prostu, że będą potęgą militarną na skali światowej. Także to jest, no za wszystko się biorą. Biorą się za ponaddźwiękowe, najróżniejsze rakiety, biorą się za inteligencję sztuczną, biorą się za walkę w internecie i tak dalej, i tak dalej. No i cały ten autorytatywny siła niższych Chińczyków samych w sobie, po prostu ich tam przyciska. No najbardziej nie lubią swoich własnych muzułman. Ogólnie to w wielu tych gazetach to piszą te Ujgur, no ale to jest ten region zachodnio-północny, gdzie jest bardzo blisko Turkestanu i tych rejonów. No ścigają ich, wiedzą co oni mogą zrobić. Partia Komunistyczna podkreśla te indoktrynacje, czyli te wykształcenie, doszkolenie w myśli komunistycznej, no i podkreśla, żeby ta modernizacja była, no i
podkreśla, żeby po prostu to wojsko jeszcze bardziej zacisnąć, żeby jeszcze bardziej przyciągnąć do siebie. No, w PRL-u było coś podobnego, dużo tych sił wywiadowczych i tak dalej, sił wojskowych, no to jest związane z dawnym partią rządzącą. No i w Chinach jest to identycznie. Chińczycy starają się zmienić ten porządek światowy, ten starają się zmienić te globalne przepisy, no i normalizują swoje reżimowe podejście. Dużo krajów ugina się przed partią komunistyczną, no i zgadza się na w zasadzie sprzedawanie własnej niezależności. Chiny spowodowały to, że Ministerstwo Obrony zaczyna się tym interesować. No i Ameryka wraca, można powiedzieć, do zimnej wojny. Najważniejsze z tym to jest to, że Ameryka musi jednak upilnować, żeby jednopartyjny system komunistyczny nie zawładnął na świecie, czy w powietrzu, czy na ziemi, czy na oceanach i morzach, czy w przestrzeni internetowej, czy w przestrzeni, powiedzmy, kosmicznej. Także te technologie wszystkie 5G, obrona przeciwko tym rakietom międzykontynentalnym i tak dalej, i tak dalej. No to jest ważne. Przez następne dziesiątki lat to się będzie wszystko zmieniało. Sojusznicy są ważni. Chińczycy są dosyć agresywni, nawet względem tych swoich sąsiadów. Tam niedawno zatopili wietnamskie jakieś łodzie w Malezji, no to tam atakowali jakieś miejsca, gdzie oni wydobywają olej i gaz. Dzieje się to tam dosyć dużo. Amerykanie starają się pilnować te wszystkie kraje, no ale to się wszystko zmienia. W tym rejonie Pacyfiku, w rejonie tych Indii, Japonia, Australia, no zgadzają się z tym, rozmawiają z Amerykanami na Filipinach były tam jakieś spotkania też, także to wszystko idzie w tym kierunku. Komuniści zacieśniają związki. Oceany, morza, można powiedzieć, są pilnowane przez Amerykę. Dlatego ta kolej transkontynentalna przez Rosję, przez Europę Zachodnią, no to spowoduje to, że oceany i morza będą mniej ważne dla innych krajów, no i nie będą musiał, nie trzeba będzie ich pilnować, dlatego że kolej po prostu przejedzie, no przypuszczalnie nawet można powiedzieć szybciej. Kanał Suezki kosztuje kilkaset tysięcy dolarów za statek, jakiś taki kontenerowiec, no to tam nie jest dużo za kontener, no ale dużo kompanii co wozi statki, czy tankowce, czy kontenerowce, to woli opłynąć naokoło Afryki, płynąć tam 6, 7, 8, 10 dni, spalić tam dziesiątki czy setki ton więcej ropy z tego względu, żeby nie płynąć przez kanał Suezki, który jest za drogi. No ale Chińczycy, cały ten wschód, zachód przez Europę, no to wyeliminuje. Jest w stanie wyeliminować co najmniej dla Europy Środkowej i Południowej całą tą potrzebę tych portów. No oni też wykupili dużo portów i w Afryce, i w Europie, w Grecji chyba, w Pireusie wykupili. Także, że mają te pieniądze produkowane tym badziewiem chińskim, no ale zajmują po prostu. Tam nie ma demokracji, tam jest jednopartyjny system.
Ameryka ze swoimi sojusznikami, no musi się temu oprzeć, bo jednak budowała jakąś stabilność, jakiś dobrobyt wielu narodów, no i teraz naiwność amerykańska, naiwność, wiara w demokrację i wiara w to, że Ameryka, Nixon obiecał, że Chiny już nie będą miały klęsk głodu. Nixon pojechał tam, dał im możliwość rozwijania się, bo przypuszczał, że tam nastąpi jakoś wielopartyjna demokracja. No niestety spowodowało to wzmocnienie siły jednopartyjnych komunistów. Narody, które mają za duże wartości, właśnie wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność podróżowania, no muszą jednak popatrzeć na Chiny jako na wroga tego wszystkiego. To jest coś, co jest bardzo niebezpieczne. Wszystkie te komunistyczne reżimy upadały, no ale Chińczycy potrafili złożyć ekonomię, no kosztem Europy, kosztem Ameryki, wyssali produkcję, wzbogacili się, no a teraz wojsko po prostu ma tego pilnować, no i wojsko ma przyjść i również zmieniać porządek świata. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, dziękuję serdecznie, zapraszam, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.